Boże, naszych kapitów, sławu wysyłają, wsiadnie i spoczywajesz, ani sławu wysyłają, czy i Synu, i Świętemu Duchowi, nyni bądź jak czas, i na wieki wieczni. Drogi wszyscy siostry i braty, dla obozu
bardzo, bardzo serdecznie witam. Dziękuję za przybycie oraz za wspólną modlitwę o pokój na ukraińskiej ziemi, ale również o pokój w sąsiednich krajach, tych w Polsce, jak też w całej Europie i świecie, bo widzimy, że ten pokój nie jest trwały. Na początku kilka słów odnośnie tego, co nas czeka. Po zakończeniu nabożeństwa poproszę o słowa księdza arcybiskupa i księdza biskupa, a także przedstawicieli władz, jeżeli zechcą wyrazić krótko swoje słowo, pana wicewojewodę, pana marszałka, pana prezydenta Wrocławia, pana przewodniczącego sejmiku województwa dolnośląskiego i pana sekretarza gospodarza, pana konsula generalnego. Później pomodlimy się za tych, którzy zginęli w czasie tej krótkiej, bo trzydniowej na razie wojny i zakończymy nasze spotkanie zabraniem złożeniu zniczy pod krzyżem tego naszego kościoła. A jeszcze zanim rozpocznę to, co przygotowałem, chciałem przekazać słowa serdeczne, słowa pozdrowienia od naszego zwierzchnika, księdza arcybiskupa Światosława Szewczuka. Przed dwoma godzinami rozmawiałem z nim. Jest w Kijowie. Trwa razem z tymi, którzy bronią i z tymi, którzy tam mieszkają. Przeżywa śmierć tych, którzy giną, bo mówi, że ginie bardzo wiele osób. Mówi się o 200 osobach cywilnych, ale nie mówi się o tych, którzy, o wojskowych, którzy zginęli. Mówi, że obstrzał budynków mieszkalnych ma na celu zastraszenie ludzi, pozbawienie ich ducha, ale jest wręcz przeciwnie. Dziękuję za pamięć, za modlitwę i prosił o modlitwę za nich. Tam w Kijowie, w tym obleganym, obstrzeliwanym rakietami, innymi pociskami, dla tych wszystkich, którzy tam są. Dla nich ta nasza pamięć, modlitwa jest bardzo ważna, bo inaczej byliby w tych schronach i miejsca swego przebywania samotnie, tak wiedzą, że my jesteśmy razem z nimi, także przekazuję tutaj serdeczne pozdrowienia, podziękowania za modlitwę i prośbę o to, żebyśmy nie zapominali o nich. Od tygodni naszą uwagę przykuwają wydarzenia za wschodniej granicy Polski. Najpierw patrzyliśmy na to, co działo się przy granicach Ukrainy z Rosją i Białorusią. A teraz przeżywamy wojnę wywołaną zbrojną agresją Rosji na ziemię Ukrainy. Wcześniej, na początku tego tygodnia, z niedowierzaniem patrzyliśmy, jak rosyjskie wojsko przekracza granicę swego sąsiada i staje na ziemi ukraińskiej. Ze strachem patrzyliśmy, jak sąsiad, jedno państwo, zagarnia ziemię swego sąsiada, dzieli jego terytorium, twierdzi, że nie uznaje jego prawa do samostanowienia, suwerenności, do integralności granic oraz do istnienia pokoju. Mieliśmy nadzieję, że tak zwane republiki, że wojska rosyjskie nie wyjdą poza granice tak zwanych republik ludowych. Niestety, myliliśmy się. Przedwczoraj, w czwartek, 24 lutego 2022 roku, Rosja zaatakowała Ukrainę ogniem z wszystkich stron, również z ziem białoruskich. W Ukrainie trwa wojna z rosyjskim najeźdźcą. Śledzimy ten obraz bolesny, obraz, ten teatr bolesny zbrodniczej agresji, bo media codziennie przynoszą nas bezpośrednie, przynoszą nam bezpośrednie relacje z frontu prosto do naszych domów. Protestujemy, sprzeciwiamy się tej agresji. Rozumiemy, że taki precedens może wywołać efekt domina i zrujnować nie tylko ukraińskie państwo, ale może także wywrócić do góry nogami cały znany nam świat, w którym żyjemy i w którym przynajmniej dotąd czuliśmy się bezpiecznie. Dzisiaj prawdopodobnie wielu z nas każdy nowy dzień rozpoczyna nie od porannej modlitwy, od znaku krzyża, ale od sprawdzenia serwisów informacyjnych w internecie, radio czy telewizji, aby dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja na froncie. Słuchamy też różnych opinii, relacji na temat możliwych wariantów rozwoju sytuacji oraz kto i jak może wspomóc Ukrainę w jej starciu
z rosyjskim wojskowym gigantem. Najczęściej chyba są jednak zadawane pytania, czy wojna, która wybucha w Ukrainie, nie rozleje się, aby poza jej granice i czy nie przyjdzie to samo do nas. Obecna sytuacja nie napawa optymizmem. Odczuwamy swoją bezradność. Spodziewaliśmy się, że mediacje kolejnych światowych przywódców przyniosą deeskalację napięć. Niestety nie udało się. Przeżywamy to bardzo głęboko i odczuwamy narastający strach przed wojną, którą większość z nas zna tylko dzięki Bogu, ale tylko z opowieści starszych, z podręczników historii, czy z telewizji, z filmów. Teraz jednak widzimy, że wojna prawdziwa wygląda inaczej, jak ta oglądana przez nas na planym ekranie. To są realne ofiary, które giną na wojnie. Jako duchowni, jako świeccy nie mamy bezpośrednio wpływu na to, aby uspokoić sytuację w Ukrainie. Możemy tylko obserwować, modlić się i czekać, aż ci, którzy pociągają za sznurki, decydują o sprawach wartych dla całego świata, opamiętają się, poczują się odpowiedzialni i nie będą dalej igrać z życiem poszczególnych ludzi, jak też z istnieniem całych narodów. Mamy też nadzieję, że będą pamiętać, iż nie są wszechmocni ani bezkarni i ostatecznie będą musieli stanąć przed ludźmi i przed boskim sądem, aby zdać odpowiedzialność za swoich uczynków i wykorzystania danej im władzy. W Kościele Wschodnim jutro jest niedziela o sądzie ostatecznym. Kościół od początku widział i oceniał wojnę jako zło, które przynosi zniszczenie i śmierć. W czasie audiencji generalnej w środę 9 lutego tego roku, a więc jeszcze przed wojną, papież Franciszek ocenił, że wojna w Ukrainie byłaby szaleństwem. Występując dwa dni wcześniej na antenie włoskiej telewizji publicznej Rai Tre, powiedział: istnieje jakby antysens stworzenia, dlatego wojna jest zawsze zniszczeniem. Na przykład praca narodu, opieka nad dziećmi, rozwijanie życia rodzinnego, rozwój społeczeństwa to jest budowanie. Prowadzenie wojny oznacza niszczenie. Jest to mechanika niszczenia, powiedział papież Franciszek. Chociaż nie mamy bezpośredniego wpływu na bieg wojny i związanych z nią wydarzeń, to jednak jako chrześcijanie nie pozostajemy też całkowicie bezradni. Może nie powinniśmy się modlić o pokój, który jest darem Bożym. Możemy i powinniśmy się modlić także za tych, którzy bronią granic swoich państw. Kościół zawsze modlił się o pokój. W tradycji wschodniej, w czasie pierwszej ektenii boskiej liturgii, która jest zwana ektenią wielką albo ektenią pokoju, kapłan kilkakrotnie powtarza wezwanie o pokój, na które lud odpowiada słowami: Panie, zmiłuj się, Gospody, pomyłuj. Przytoczę tylko niektóre z tych wezwań. O pokój dla całego świata, o pomyślność i zjednoczenie wszystkich świętych kościołów Bożych do Pana pomógł się. Ale też jest inne, bardziej aktualne wezwanie dzisiaj, kiedy Rosjanie polują na prezydenta Ukrainy, by go zabić, gdy za ojczyznę trzeba być gotowym nawet na ofiarę swojego życia. Te wezwania: za Bogiem umiłowany naród nasz, za sprawujący władzę i całe wojsko, do Pana pomódlmy się. W innej ektenii znowu modlimy się tak: o anioła pokoju, wiernego przewodnika i stróża naszych dusz i ciał, prośmy Pana. Dalej: o dokonanie reszty życia w pokoju i pokucie, prośmy Pana. O chrześcijańskie zakończenie naszego życia bez udręki, poharmienia, dusz pokoju i dobrej odpowiedzi na Chrystusowym sądzie ostatecznym, prośmy Pana. W czasie boskiej liturgii, w czasie innych nabożeń, dzisiaj też słyszeliśmy, kapłan kilkakrotnie błogosławił też wiernych, wykonując nad nimi znak krzyża i wołając: pokój wszystkim. Modlitwa o pokój jest jedną z najczęściej powtarzanych modlitw w czasie każdej wschodniej liturgii. Papież Franciszek wielokrotnie apelował o pokój i prosił o post i modlitwę w intencji pokoju w Ukrainie. Również
powstrzymanie się od działań zbrojnych. Mówił wówczas, pomimo wysiłków dyplomatycznych minionych tygodni, otwierają się coraz bardziej niepokojące scenariusze. Podobnie jak ja, wielu ludzi w całym świecie odczuwa lęk i niepokój. Po raz kolejny pokój wszystkich ludzi zagrożony jest przez interesy partykularne. Chciałbym zaapelować do przywódców politycznych, aby dokonali poważnego rachunku sumienia przed Bogiem, który jest Bogiem pokoju, a nie wojny, który jest ojcem wszystkich ludzi, a nie tylko niektórych, który chce, żebyśmy byli braćmi, a nie wrogami. Błagam wszystkie zaangażowane strony, by powstrzymały się jakichkolwiek działań, które spowodowały jeszcze większe cierpienia ludzi, destabilizacją współistnienia między narodami i dyskredytacją prawa międzynarodowego. Dzisiaj arcybiskup Światosław mówił też, że papież do niego wczoraj osobiście dzwonił i zapewniał, że robi wszystko, aby wojna na Ukrainie została przerwana, zakończona. Papież kolejny raz też prosi o postną modlitwę w intencji pokoju w Ukrainie. Mówi papież, chciałbym zaapelować do wszystkich, zarówno wierzących, jak i niewierzących. Jezus nauczył nas, że na diaboliczny bezsens przemocy, za diabolicznej przemocy odpowiada się orężem Boga, modlitwą i postą. Zachęcam wszystkich, aby przypadająca 2 marca środa popielcowa była dniem postu w intencji pokoju. W szczególny sposób zachęcam wierzących, aby w tym dniu intensywnie oddali się modlitwie i postowi. Niech Królowa Pokoju zachowa świat od szaleństwa wojny. Z dramatycznym apelem o pokoju i modlitwę do Boga o zachowanie pokoju zwraca się również do nas wszystkich zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego arcybiskup Światosław Szewczuk. Mówi on, wzywam wszystkich ludzi dobrej woli, aby nie ignorowali cierpienia narodu ukraińskiego spowodowanego rosyjską agresją wojskową. Jesteśmy narodem miłującym pokój i właśnie dlatego jesteśmy gotowi go bronić i o niego walczyć. Dziś wołamy o modlitwie do Wszechmogącego Stwórcy dla tych, którym powierzono podejmowanie ważnych dla społeczeństwa decyzji, w których rękach spoczywa los ludzkości. Prosimy Ojca Niebieskiego o pomoc w przywróceniu sprawiedliwego pokoju na Ukrainy, obrońców Ukrainy, którzy w tych dniach są dla nas przykładem pełnego miłości, poświęcenia i oddania służby narodowi. Niech miłosierny Pan chroni mnie od wszelkich niebezpieczeństw, a ich wysiłki uwieńczy zwycięstwem prawdy i dobra. Wzywamy łaskawego, błogosławionego, miłującego Boga i Stwórcy dla Ukrainy i jej narodu. Błogosławieństwa wzywamy od miłującego Boga i Stwórcy dla Ukrainy i jej narodu. Apele z wezwaniem do postu i modlitwy intencji pokoju w Ukrainie dochodzą z różnych stron. W imieniu Kościoła Katolickiego Obrządku Łacińskiego w Polsce o post modlitwę, a także o modlitwę słowami suplikacji wielokrotnie apelował arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Z wezwaniem do modlitwy i postu w intencji pokoju w Ukrainie, a także o pomoc dla uchodźców wojennych przygotowujących do Polski zwróciła się wczoraj Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski, do której należy również obecny między nami arcybiskup Józef Kuchny. Komitet komunikacji ze spotkania czytamy m.in. Biskupi apelują o otwarcie dla sióstr i braci z Ukrainy naszych domów, hosteli, domów diecezjalnych, parafialnych, rekolekcyjnych i wszelkich miejsc, gdzie może być świadczona pomoc ludziom potrzebującym. Będzie to świadectwo naszej wiary. W przeszłości, m.in. w czasie stanu wojennego w latach 80. sami wiele razy takiej bezinteresownej pomocy doświadczaliśmy. Na ziemiach Ukrainy trwa otwarta wojna. Każdego dnia ginie bardzo wiele osób. Trudno zliczyć tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów, do tego, żeby się chronić w schronach i na stacjach metra. Setki tysięcy uchodźców stara się opuścić ogarniętą wojną Ukrainę i znaleźć spokojne miejsce, między innymi w Polsce, tam, gdzie nie ma wojny. Opuszczając Ukrainę, bardzo często zabierają nie ze sobą tylko plecak ewakuacyjny.
czujemy się w obowiązku pomóc tym ludziom, jak też i Ukrainie, która niestety została sama w tej walce z przeważającymi siłami wroga. Jak możemy pomóc? Przede wszystkim modlitwą i postem, tak jak o to prosi Ojciec Święty Franciszek, jak prosi o to zwierzchni ukraińskich katolików, wschodniego gronu patriarcha Światosław, jak też proszą o to również zwierzchnicy innych kościołów. Nie czekajmy do środy popielcowej, bo do tego czasu może zginąć jeszcze bardzo dużo ludzi. Miejmy też nadzieję, że Ukraina nie zostanie do tego czasu pokonana. Oprócz modlitwy nie zapominajmy wyrażać wszędzie i często swój protest przeciw wojnie w Ukrainie, dając też do zrozumienia władzom różnych państw, że same współczucie nie wystarczy Ukrainie w jej nieludnej walce z Goliatem ze wschodu. Rządzący w różnych krajach powinni usłyszeć nasze wołanie i podjąć stosowne działania. Nasze wołanie, jak to wczorajsze i przedwczorajsze ukraińskiej i polskiej młodzieży na rynku Starego Miasta i tutaj na placu Dunkiera przed konsulatem generalnym Ukrainy i nasz sprzeciw powinni też usłyszeć Rosjanie i zaprotestować przeciwko zabijaniu przez ich wojsko niewinnych ludzi w niesprowokowanej przez wojnę Ukrainę wojny. Oni są tymi, którzy mają największe możliwości powstrzymać swojego wodza i powinni to zrobić, aby nie mieć, tak jak Kain, krwi brata na swoich rękach. Musimy i powinniśmy pamiętać też o konkretnych potrzebach Ukrainy, o cierpiących wskutek wojny ludziach, o rannych, o rodzinach poległych, zwłaszcza gdy pozostały małe dzieci. Później, w szerszym międzynarodowym wymiarze, potrzebna będzie pomoc w obudowie tego, co zniszczyła wojna. Musimy pamiętać też o zabitych w czasie tej bezsensownej wojny, przede wszystkim o obrońcach swej ziemi, Ukraińcach, ale też o poległych rosyjskich żołnierzy. Wczoraj widziałem w internecie zdjęcia ciał młodych rosyjskich żołnierzy spalonych razem z ich pancernym pojazdem. Ginąć powinni ci, którzy ich wysyłają na tę bezsensowną wojnę, a nie oni. Ale też musimy pamiętać o potrzebach tych, którzy z powodu wojny zmuszeni zostanie do tułaczki poza granicami Ukrainy. Oni są już w Polsce, są też we Wrocławiu. Na pewno będzie ich jeszcze więcej. Będą potrzebować pomocy, bo do swojego plecaka ewakuacyjnego na pewno wiele nie zdołają zabrać. Pomagać można już i będzie można na pewno jeszcze przez długi czas na wiele sposobów. Kościół, Caritas, wiele społecznych organizacji już stara się organizować zbiórki pieniężne i materialne i nieść pomoc potrzebującym. Można też pomóc przez nasz Caritas eparki Kostanowo-Koszalińskiej. Złożyć swoją ofiarę będzie można też przy wyjściu z katedry, jak też przez wpłatę na konto bankowe, które jest podane w nagrodzie od kościoła. W naszej cerkiewnej świetlicy przy ulicy Łaciarskiej 32 można składać swoje ofiary, bandaże, leki, antybiotyki, suchy konserwowany prowiant, osobistą odzież dla mężczyzn, odzież od brzydkich pampersów dla dzieci. Można też deklarować chęć przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Świetlica będzie otwarta i tam też można otrzymać wszystkie informacje. Potrzebni będą też na pewno wolontariusze, którzy przydadzą się tym ludziom, którzy znajdą się w naszym i w nowym i nieznanym dla siebie środowisku. Takie potrzeby już są. Przykładowo nasza parafia w Stargardzie, kiedyś szczecińskim, już koordynuje w imieniu miasta przyjęcie 200 osób, które przybyły tam wczoraj z Ukrainy. Szczególnie młodzież z Ukrainy i z Polski powinna być gotowa do włączania się do tego typu akcji. Meetingi są potrzebne, wykrzyczane hasła są potrzebne, ale jeszcze bardziej będzie potrzeba konkretna pomoc niesiona konkretnym ludziom, którzy przybywają z ogarniętej wojną Ukrainą do Wrocławia i do innych miejscowości. Nie uciekajcie od tej odpowiedzialności. W Kościele Wschodnim znane i bardzo popularne jest święto pokrowu. To jest opieki Matki Bożej.
Dawno temu Konstantynopol, stolica wschodniego cesarstwa, został zaatakowany przez wrogów. Podobnie jak dzisiaj w Kijowie, wówczas jedni walczyli na murach, inni modlili się w kościołach. Tradycja mówi, że święty Andrzej, zwany Judywym, to znaczy szalonym dla Chrystusa, dla Pana, miał wizję. Widział, jak Matka Boża zjawiła się w świątyni i okryła znajdujący się tam swoją chustą lud, która jej ta chusta symbolizowała jej opiekę. Wróg się wycofał i miasto zostało uratowane razem z narodem. Prosimy Matkę Bożą, aby również dzisiaj okryła ona swoją chustą, swoim pokrowem Kijów, całą Ukrainę z jej narodem przed zdradziecką napaścią ze wschodu. Preświata Bogorodyce zachorny Ukrainu przed napadem Borodził, przed Wilną, a przed prolewą krowi, a przed smertu jest nim i do czoku. To daj przed mowę nad Borową Przupostatą. Preświata Bogorodyce, spasy nas. Przepraszam bardzo za głos swój zakrytły, ale udało się zakończyć. Dziękuję za wysłuchanie tego słowa. Пресвята Агіво Маріє Богородице, преблагослови на радість, спаси тих, що на тебе уповають. Maria, obrada, mate, rodzinie, Maria, obrada.
umiłował prawdę swoich i ochronił nas i do wszelkiej sformy, biedy, gniewu i nużdy, wszelkiej bolizny, duszewnej i cielesnej, i darował nam zdrowia z naukolinkiem prawowności, skoro wysłuchaj milostywo, pomyluj.
bardzo serdecznie przywitać panią prezydent Gdańska, panią Aleksandrę Durkiewicz. Cieszymy się z obecności i ze wspólnej modlitwy. A teraz poprosimy księdza arcybiskupa o słowo, potem księdza biskupa Ryszarda, pana wojewodę, pana marszałka, przewodniczącego Rady Sejmiku Województwa Dobrodziejskiego. No i na końcu pana konsula generalnego. Prezydencie, wszyscy obecni zgromadzeni na modlitwie, goście, bracia i siostry. Jeszcze na początku tego tygodnia, kilka dni temu, żyliśmy nadzieją, że zabiegi dyplomatyczne prowadzą do deeskalacji, że zabiegi dyplomatyczne pozwolą uniknąć wojny. Niestety tak się nie stało. Wybuchła wojna. Brat podniósł rękę przeciw bratu. Jesteśmy świadkami tych okrucieństw związanych z wojną. Widzimy te obrazki zniszczonych domów, wybuchu rakiet, wybuchu tego strzału artyleryjskiego. To wszystko widzimy i ten ból tych, którzy znajdują się pod ostrzałem. Możemy także zobaczyć całe zło wojny. Zobaczyć, jak w pogardzie są prawa człowieka, jak w pogardzie jest godność człowieka, jak w pogardzie jest życie. Agresor nie liczy się z prawami, nie liczy się z godnością, i nie liczy się z tym, że naród ukraiński ma prawo do niepodległości, do samostanowienia. Ale równocześnie widzimy dramat tych dzieci, które żegnają się ze swymi ojcami, dramat tych mężów, którzy żegnają swoje żony, bo wyruszają na front. Wyruszają po to, żeby bronić swojej ojczyzny, swojej stolicy, ziemi ukraińskiej. Chcę powiedzieć, że jesteśmy z wami. Kościół rzymskokatolicki jest razem z naszymi braćmi i siostrami, którzy żyją na ziemi ukraińskiej, ale także z tymi, którzy żyją tutaj obok nas. Jesteśmy z wami. Jesteśmy solidarni z wami. Rzeczywiście chcemy, tak jak to już było zapowiedziane, chcemy szczególnie w Środę Popielcową, szczególnie w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu pościć i modlić się właśnie w intencji pokoju na Ukrainie. Ale także chcemy organizować zbiórki, które by były pomocą dla tych wszystkich, którzy tam są i którzy są tu między nami. Możemy się spodziewać, że spotkamy się z trzema niejako grupami tych, którzy tutaj do Polski przybędą. Pierwsza grupa uchodźców, którzy uciekają przed wojną, to będą ci, którzy przejdą przez nasz kraj, żeby połączyć ze swoimi rodzinami na zachodzie. Druga grupa będzie tych, którzy przyjadą tutaj do Polski, żeby się połączyć ze swoimi rodzinami, z tymi, którzy już tu pracują, zapuścili korzenie. Trzecia grupa to będzie ta grupa, która nie ma tutaj nikogo. I myślę, że kiedy chcemy świadczyć pomoc tym, którzy przybędą tutaj do nas, to szczególnie musimy otoczyć pomocą tych, którzy przyjadą zagubieni, staną na naszej granicy, nie będą wiedzieli, co dalej. Oni szczególnie potrzebują naszej pomocy. Rzeczywiście wczoraj uczestniczyłem w zebraniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Myśmy już przedsięwzięli pewne kroki, myśmy już zaczęli organizować pomoc, organizować współpracę. Mamy to już wszystko jakoś przygotowane, ale potrzeba nam wolontariuszy, potrzeba nam ludzi dobrej woli, potrzeba nam ludzi, którzy mają kochające serce i są w stanie otworzyć tych, którzy do nas przybędą.
Drodzy bracia, drogie siostry z Ukrainy, chcę was zapewnić o naszej solidarności. Chcę także wyrazić wielki szacunek dla tych wszystkich, którzy walczą o swoją niepodległość, szacunek dla tych, którzy bronią swoich rodzin, swoich domów, swojej ojczyzny. Chcę powiedzieć, że jesteśmy razem z wami. Chcę powiedzieć, że chcemy wam pomagać. Chcę powiedzieć, że witamy was tutaj, na naszej ziemi, że jesteśmy z wami. Dziękuję bardzo. Bracia i siostry, Kościół Ewangelicki w pełni solidaryzuje się z narodem ukraińskim, który prowadzi obronną wojnę z najeźdźcą. Wiecie, szczególnie ci ze starszego pokolenia, co to jest wojna. Młodsi przez prawie 80 lat nie musieli martwić się taką sprawą. My jednak dzisiaj, kiedy słyszymy wiadomości z Kijowa, innych miast Ukrainy, jesteśmy też w pełni zatrwożeni. Ale ta nasza solidarność z narodem ukraińskim również tu w Polsce nie będzie polegała tylko i wyłącznie na wypowiadaniu słów. Chcemy również dołączyć do tych wszystkich, którzy przychodzą potrzebującym z pomocą. Kościół Ewangelicki ogłosił najbliższą niedzielę, czyli jutro, aby we wszystkich naszych parafiach odbywała się modlitwa solidarnościowa z narodem ukraińskim. Diakonia Kościoła Ewangelickiego, organizacja charytatywna, ogłosiła zbiórkę na rzecz tych wszystkich, którzy przybędą do Polski z jedną bądź dwiema walizkami i będą potrzebowali czasu przejściowego, zanim będą mogli się osiedlić bądź pojechać dalej. To, co widzimy dzisiaj w naszej telewizji, która pokazuje obrazy z przejść granicznych, zatrważa nas. Kiedy patrzymy na owe kobiety, na dzieci, które pozbawione są mężów i ojców, którzy pozostali, aby bronić swojego kraju. Jeszcze raz wyrażam wielką solidarność ze wszystkimi ludźmi Ukrainy, z którymi tu we Wrocławiu mieliśmy od lat bardzo dobry kontakt, szczególnie z tymi, którzy wcześniej tu przyjechali. Ale również otwieramy dzisiaj drzwi naszych kościołów, drzwi naszych sal parafialnych dla wszystkich potrzebujących pomocy. Niech żyje Ukraina. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bo w Jego imię spotykamy się tutaj. Chcę zwrócić uwagę na ten wątek duchowy najpierw, który ma podwójny wymiar. Jesteśmy w jedności duchowej tutaj. Drugi wymiar to wierzymy, że Pan historii, Pan działania wszelkiego i Jego Matka nie zostawią nas samych w tej trudnej sytuacji. Wierzący będziemy się modlić o to i pościć, tak jak apelowali biskupi. Ale żyjąc tu
wracając jeszcze, przepraszam, do Ewangelii, chciałem też zwrócić uwagę, jak Łukasz pięknie dzisiaj pokazuje opiekę właśnie świętopokrowy, mówił o tym ksiądz biskup, opiekę od Matki Bożej, która w góry ponad 130 km poszła do swojej krewnej po to, żeby się nią opiekować, sama będąc w ciąży. Nie zostawi nas Matka Boża, nie zostawi Pan historii, nie opuści nikogo walczącego w słusznej sprawie. Ale żyjąc tutaj, mamy nie tylko prawo, ale obowiązek do refleksji. I padło to pytanie, dlaczego? Co się takiego stało? I gwałtowność wydarzeń dziś, ta bieżąca chwila, jednak wymaga tego osiągnięcia w głąb, spojrzenia na to, czy to rzeczywiście tak gwałtownie się stało. Wydaje się, że nie. 20 lat pozwalano jednak przekraczać granice reżimowe. Pozwalano łamać prawo. Pozwalano na ograniczone wojny, niesprawiedliwe, zaborcze, brutalne. Ta refleksja dziś nie jest optymistyczna. Historiografii Polski dość dawno temu, ale jednak dość celnie Feliks Koneczny zarysował pewną postawę mocarstwowości rosyjskiej i skąd wynika ich zaborczość, władców, nie ludu, władców. Odwoływał się do niewoli państwa ruskiego, do 300-letniej niewoli tatarskiej, do pewnych nawyków, które głęboko zakorzeniły się szczególnie we władcach. I chyba to widzimy. Widzimy tę bezwzględność, brutalność. Dlatego chyba świat zachodni, który jest oparty o inne wartości, o demokrację, o umiłowanie wolności, dlatego chyba pozwalał na to przekraczanie granic, bo chyba nie do końca rozumie, że państwo wschodnie, mocarstwo wschodnie myśli inaczej, jego władcy myślą inaczej, szanują tylko siłę. Dziś ta brutalna siła przelała się i ogarnęła wojną Ukrainę. I wydaje się znowu, że ta siła wymaga silnego oporu, silnego oporu. Dziś pan premier apelował do całej wspólnoty transatlantyckiej o to, żeby nie cofać się, nie dawać pola wrogom. Ukraińcy walczą, krwią płacą za wolność. Ale jeżeli we wspólnocie atlantyckiej, transatlantyckiej są państwa, które kalkulują ekonomię, to tak nie może być. Nie godzimy się na to. Dziś premier Morawiecki powiedział, że gazociągiem, jeżeli taka postawa towarzyszy partnerom zachodnim, popłynie krew, nie gaz, tylko krew. Więc apelujemy dziś z całą stanowczością. Ukraina dziś wymaga wsparcia. Gesty są piękne. Flaga narodowa Ukrainy jest piękna. Wszyscy demonstrujemy jedność, ale ważne są czyny. I bardzo proste rzeczy, broń, amunicja, tak jest w czasie wojny. Nie możemy zostawić bezbronnej, atakowanej Ukrainy samej sobie. Kiedyś te zapasy amunicji się skończą, Rosja ma nieograniczone zapasy broni. I o to apelujemy do wspólnoty. Nie ma już mowy o gestach, jest mowa o czynach. Na to liczymy. Polska nie cofnie się, oczywiście w ramach swojej pozycji, w ramach swoich możliwości przed niesieniem pomocy Ukrainie na wszystkich polach. Spotykamy się w dniu, kiedy 200 tysięcy sięga liczba uchodźców. Jeszcze niedawno nie było to nie do pomyślenia. Przyjmiemy wszystkich z miłością, z serdecznością, z pomocą, ale też musimy dać siłę tym, którzy walczą. Dziś chylę czoła przed bohaterami. Polacy byli często w podobnej sytuacji. Osamotnieni, wykrwawiani, bez dostępu do możliwości obrony. Nie pozwolimy, nie chcemy pozwolić dziś na to, żeby taka sytuacja pojawiła się na wschodzie. Również ze względu na to, że od tego zależy pokój w całej Europie. Kto tego nie widzi, jest albo ślepy, albo naiwny.
Na koniec chcę wszystkich zapewnić, że wojewoda i jego służby kryzysowe, wszystkie koordynujące pomoc są gotowe, są przygotowane na pomoc wszystkim potrzebującym. Hańba i wstyd na jeźdźcy, niech żyje wolna Ukraina. Ekscelencjo, arcybiskupie, gospodarzu tej świątyni, ekscelencjo księża biskupi, ekscelencjo konsulu generalnemu, panie prezydentu, panie prezydencie, drodzy zebrani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jesteśmy dzisiaj po to, żeby zjednoczyć się w duchu i chciałbym w całej tej wypowiedzi pozostać właśnie w obrębie tego zdarzenia, za które w imieniu pana marszałka, którego dzisiaj tu nie może być, w imieniu swoim radnych sejmiku chciałbym podziękować, wyrazić wdzięczność za zorganizowanie tej dzisiejszej wspólnotowej modlitwy. Podziękować za zaproszenie. Walka o niepodległość, walka o byt narodowy, jaką prowadzi Ukraina, ale w ogóle w tych doświadczeniach my Polacy jesteśmy bogaci. Trzeba powiedzieć, co już wynikało też z wypowiedzi mojego przedmówcy, że to jest długa, trudna droga, a o zwycięstwie decyduje i rozstrzyga siła duchowa. Znacie państwo, mówię to do swoich rodaków, ale też do tych, którzy tu przybyli z Ukrainy, że historia Polski, walki o niepodległość, polską niepodległość, potwierdza to wielokrotnie. Bez siły ducha sukcesu by nie było. Dlatego bardzo jeszcze raz dziękuję za tą możliwość złożenia tego daru łączności z tymi, którzy walczą, złożenia tego daru modlitwy, duchowego wsparcia. Jestem tutaj przedstawicielem samorządu województwa dolnośląskiego, miejsca, ziemi, na której już chyba ponad 200 tysięcy przedstawicieli narodu ukraińskiego żyje na co dzień z nami. Pewnie wielu jeszcze przyjdzie. Chciałem państwu powiedzieć, że czwartek, ostatni czwartek, sejmik województwa dolnośląskiego wydał uchwałę, w której zawarł stanowisko w sprawie tej wojny. Potępił ten bestialski, barbarzyński akt wojennego terroru, który prowadzi do morza śmierci, cierpień, zniszczeń, które będą musiały pokolenia odbudowywać. Razem z wyrazami solidarności, z wyrazami uznania, podziwu dla męstwa, dla walki, jaką prowadzą przedstawiciele narodu ukraińskiego, zadeklarowaliśmy również pomoc. Tutaj my wiemy, że wojna trwa 8 lat. Od 2014 roku przyjęły nasze szpitale dziesiątki inwalidów, rannych. Wyleczyliśmy ich tu na Dolnym Śląsku. Odzyskali zdrowie i siły w naszych szpitalach i w naszych sanatoriach. Również i z tych pociągów z rannymi, którzy nadjadą do Polski, zaoferujemy taką pomoc. Będziemy wspierać zbieranie krwi, zbierać. Zresztą o tych szczegółach pomocy pan marszałek pewnie ogłosił je w najbliższym czasie. Ale dzisiaj, kończąc to wystąpienie, chciałem do tego daru modlitwy, który żeśmy jako wierzący tutaj wszyscy złożyli, dołączyć też
życzenia błogosławieństwa Wszechmogącego Boga. Życzyć, aby Jego opatrzność nie opuściła Ukrainy, aby ta wizja płaszcza Matki Bożej działała tak, jak również bardzo potrzebna realna pomoc wojskowa, realna pomoc polityczna, społeczna i tej też Państwo tutaj na ziemi polskiej, mówię o przedstawicielach wspólnoty narodu ukraińskiego, to znaczy. Niech żyje, niech zwycięża wolna Ukraina. Drodzy ukraińscy przyjaciele, ksiądz biskup Juszczak powiedział, że pokój nie jest dany raz na zawsze i o tym z całą pewnością przekonaliśmy się właśnie w tym tygodniu. Dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj osobiście wspólnie z moją przyjaciółką, panią prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz, ale jesteśmy tutaj także w imieniu naszych mieszkańców, w imieniu miast wolności, solidarności, miast, które tak przecież ukochały pokój. Bo rolą i zadaniem tych, którzy żyją w pokoju, jest stała troska o i obrona pokoju. A jesteśmy także, ponieważ zostali napadnięci nasi sąsiedzi. Jesteśmy w sprawie naszego sąsiada, o którym mówiłem w tym tygodniu wielokrotnie. We Wrocławiu, w Gdańsku, w wielu innych miastach żyje i tworzy nasze miasta na co dzień. Tworzą tysiące Ukraińców. We Wrocławiu to jest społeczność 100-tysięczna. Chcę zameldować, że żyje nam się dobrze. Na co dzień budujemy i wspólnie troszczymy się o nasze miasto, wspólnie troszczymy się o nasze miasta. Dlatego to wszystko, co się dzieje na Ukrainie, tak nas dzisiaj tutaj we Wrocławiu, w Gdańsku porusza. Nie tylko i wyłącznie gesty solidarności są ważne, ale ważna jest pomoc materialna, pomoc finansowa. Jestem dumny z Wrocławia, bo kolejny raz stanęli na wysokości zadania. Kolejny raz pokazali, jak ważne są dla nich takie wartości jak pokój. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Dzisiaj przyjęliśmy już pierwszych obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Wrocławia. Jesteśmy w stałym roboczym kontakcie z panem konsulem generalnym. Bardzo się cieszę, że udało nam się, przecież całkiem niedawno udało nam się we Wrocławiu otworzyć właśnie konsulat generalny. Wówczas nie spodziewaliśmy się, że tak kluczową rolę odegra w tym czasie. Wrocław będzie pomagał, Wrocław będzie wspierał Ukrainę, Wrocław będzie wspierał Ukraińców, którzy dzisiaj tutaj we Wrocławiu mieszkają. Będziemy o tym wszystkim pamiętać. Hej żywe Wilna Ukraina. Panie biskupie, szanowni panie marszałku, przewodniczący, szanowni panie prezydencie, szanowni panie, panowie. 28 lat temu Rosja napadła na Ukrainę. Napadła tak podło, tak niewidoczni ludzie, bez znaków, bez niczego. Ukraina była w ten moment słaba. Miała wewnętrzne problemy, był Janukowicz i były wojska rosyjskie, które walczyły przeciwko ludziom, zwykłym ludziom na Majdanie podczas rewolucji godności. Teraz my doszliśmy do otwartej walki przeciwko Ukrainie. Otwarta inwazja, podła również i cyniczna, powiedzmy. Kijów nie miał żadnej bomby, nie widział od czasu hitlerowskiej napaści w 1941 roku. Tylko teraz Kijów znowu zobaczył. To jest straszne. To jest centrum Europy. Państwo centrum Europy widzi wojnę. I to jest straszna wojna.
wojna zawsze jest straszna, powiedzmy tak. I... Ale co ta wojna dała? Ta wojna dała konsolidację. Konsolidację obywateli Ukrainy. Konsolidację całej Europy, całego świata. Bardzo ważne, że Ukraina nie jest teraz sam na sam z tym wrogiem. Rozumiemy, że to jest jedna z najsilniejszych armii świata, ale Ukraina również za te 8 lat wojny, co miała i ma z tak zwanym rosyjskimi naprawdę wojownikami na wschodzie Ukrainy, już jest ta armia i to jest silna armia. I jak widzimy, że Ukraina stoi 60 godzin teraz prawie, otwartej wojny. Ukraina stoi, Ukraina jest jedyna i ludzie są gotowi do walki. Bardzo mnie cieszy, że obywatele, którzy jest, są tutaj na Dolnym Śląsku, w Polsce, którzy mieli doświadczenie tej poprzedniej wojny, wracają do Ukrainy, żeby walczyć z tym wrogiem. Więc to po prostu czasem mnie tak aż duch zbiera, że mamy takich ludzi. I powiem szczerze, że bardzo dużo ludzi tak chcą jechać, chcą wracać. Także mamy ruch w obie strony. Jedne ludzie są przestraszeni od wojny i wracają, wciekają z Ukrainy. A drugie ludzie wracają na Ukrainę, ponieważ czują swój obowiązek, żeby walczyć. Ukraina jest silna i bardzo ważne, że Ukraina jest z Bogiem. Więc dzisiejsza modlitwa była bardzo ważną dla naszego państwa i bardzo ważne, że tutaj wszyscy jesteśmy razem w modlitwie za pokój w Ukrainie. Dziękuję bardzo i niech Ukraina zwycięży. Dziękuję. Błogosławiony Bóg nasz, zawsze nyni po wszech czas i na wieki wieczne. Thank you.
wysłuchaj i
Ojcze nasz, i przy świętych duszy słów swoich powyglębieni w Ukrainie, jakim się oni pomynania Twoim, po synach prawdnych oselych, na łonie Abrahama pokoić i do prawdy zaliczyć i nas pomyluje z posem, jak ładny i szanowni
Smedyna.